Jest to nasza już druga akcja pod nazwą Wyprawka dla Żaka. W tym roku drugi raz to przeprowadzamy. W pierwszym roku była to akcja prowadzona wspólnie z MOPS-em gdyńskim. W tym roku przede wszystkim wspieramy ludzi, którzy nam pomagają, nas wspierają. Tak? Są to kluby honorowe dla Słów Free na terenie Gdyni. Dlatego chcemy do nich dotrzeć, do ludzi, którzy nam pomagają, wolontariaci i nie tylko. I chcemy tym ludziom pomóc, bo wiemy, że są rodziny biedne, tak? Są rodziny potrzebujące, są rodziny, które niestety tego nie mają. My chcemy im pomóc. W związku z tym w tym roku ta akcja Wyprawka dla Żaka jest skierowana właśnie do tych ludzi. Chcemy ich wesprzeć i pomóc. Ile plecaków Państwo przekażecie? W tym roku mamy do przekazania dokładnie 87 plecaków, wyposażonych w pełni. W tych plecakach brakuje tylko książek, nic więcej. Jest w tych plecakach wszystko. Wspominał Pan również o pomocy poza plecakami jeszcze przybory szkolne, które też zostaną rozdane. Tak, mamy troszkę w nadmiarze artykułów szkolnych i w związku z tym po całej akcji Wyprawka dla Żaka będziemy też komunikować się ze szkołami tam, gdzie są jakieś potrzeby jeszcze na te artykuły, zwłaszcza świetlice szkolne, będziemy wspierać i w miarę możliwości dzielić tak, żeby dotarło to do tych, którzy tego potrzebują. Te plecaki rozdaje Zarząd Oddziału Rejnego PCK w Gdyni. Są to plecaki zakupione z funduszy, które pozyskaliśmy z Questy w marketach Tesco. Właśnie to są plecaki dla dzieci szkół podstawowych, bo przede wszystkim do nich to wszystko kierujemy, a te dzieci mają to dzięki swoim kolegom starszym ze szkół średnich, wolontariuszy, którzy nas wspierają, pomagają nam właśnie w kwestach, gdzie no, spędzają całe weekendy, prosząc o tą złotówkę. Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wolontariuszom, młodzieży, która przyczyniła się do tego, że te plecaki w tej chwili istnieją i trafią do tych, którzy najbardziej tego potrzebują, do dzieci ze szkoły podstawowej. Z tego, co rozmawialiśmy tuż przed wywiadem, mówił Pan, że następna akcja za rok będzie bardziej obfita i liczy Pan na to, tak? Tak. W zeszłym roku było troszkę mniej, w tym roku już dużo więcej. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie zwyżkowa i chcemy zrobić wszystko, żeby w przyszłym roku było tego dużo, dużo więcej. Akcje są prowadzone częściej już i chcemy tego jak najwięcej robić, żeby no, docierać do tych dzieci, pomagać i wspierać. Bardzo zależy nam na wsparciu i na pomocy darczyńców, sponsorów, osób dobrego serca. Ci, którzy do tej pory nas wspierali, prosimy, nie powiem o więcej, ale prosimy, pomagajcie nam i także osoby, które słyszą o nas, widzą, co my robimy i są w stanie pomóc, bardzo prosimy. Każda pomoc, czy to złotówka, czy ołówek, każda rzecz nam się przyda, bo to wszystko trafia do dzieci. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj akcja rozdawania plecaczków dla dzieci. Czy jako rodzice jesteście Państwo zadowoleni z takiej akcji? Bardzo. Miła inicjatywa, dzieci zadowolone.
zawsze trochę budżet podreferowany. Takie akcje już kiedyś mieliście Państwo też nawet okazję korzystać? Nie, pierwszy raz. Jest to bardzo miłe. Przede wszystkim ich inicjatywa oddawania krwi, która pomaga wielu osobom, tak? A że pomyśleli o dzieciach, też bardzo miło. Tak. Sofia, powiedz mi, czy jesteś zadowolona z dzisiejszego prezentu? Jestem bardzo zadowolona. A co otrzymałaś dzisiaj? Plecak z poszerzeniem. A jaki kolor ma plecak? Różowy. Różowy. A to jest siostra, tak? Tak. Siostra, jak się sama na imię? A Mareczku? Sandra. Sandra. Bardzo ładne imię, Sandra. Powiedz mi, czy ty też jesteś zadowolona? A Sandra, do jakiej ty idziesz klasy? Przyjdziesz. Do zabawki? Czy do przedszkola? No, a do której? Do oddziału przedszkolnego. Do oddziału, czyli do przedszkola idziesz, tak? Tak. No to dobrze, to jest z pierwszej klasy, tak? Do drugiej klasy. To już, tak. to już taki naprawdę poważny wiek, co? Tak. Lubisz chodzić do szkoły? Tak. A co lubisz najbardziej robić? Co lubisz najbardziej robić w szkole? Uczyć się. Uczyć się. A w tym plecaku, jak myślisz, co tam może być? Kredki, piórnik. Zeszyty i śniadaniówka. Pięknie, no super, rewelacja. Dziękuję Wam ślicznie, fajnie.